Dzień dobry wszystkim, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy montować LED-owy projektor z logo Mercedesa do samochodu Mercedes V-Klasa o znaczeniu W447 2015 rok. Zapraszam. Więc aby zamontować taki projektor, potrzebujecie rzecz jasna sam projektor, który wygląda w ten oto sposób. W sprzedaży internetowej natraficie na różne wersje. Do V-Klasy W447 potrzebny jest właśnie taki. Tutaj zwracamy uwagę na oznaczenie R. Na drugim takim projektorze będzie oznaczenie L. W związku z tym lewy do lewych drzwi, prawy do prawych drzwi. Jest to istotne z punktu widzenia późniejszego logo w tym oto miejscu. Zaczynamy od demontażu fabrycznej lampki. Ja już ją zdemontowałem. Wygląda ona w ten sposób. W środku znajduje się żarówka całoszklana. Aby ją zdemontować, potrzebujecie taki oto plastikowy uchwyt, dzięki któremu bez problemu zdemontujecie taką lampkę bez rysowania tapicerki. Montaż jest dziecinnie prosty. W miejsce fabrycznej kostki wstawiacie ten oto projektor. Spróbuję to zrobić jedną ręką. Kostka wygląda w ten sposób. Ważne jest, żeby przy wypinaniu zwrócić uwagę na ten oto ząbek i go po prostu nie uszkodzić. Projektor mamy już zamontowany. Montujemy go w ten oto sposób. To wszystko. Logo jest wyraźne, mocne, trójwymiarowe. Bardzo fajny gadżet. Drzwi prawe robicie analogicznie jak lewe. Jeśli chodzi o cenę, niecałe 60 zł z darmową dostawą. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na zdjęciach w ciemności możecie odnieść takie wrażenie, że logo wyświetla się niezbyt ostro. Ważne jest, na jakiej powierzchni samochód stoi. Jeśli będzie to czysty asfalt bądź kostka brukowa, wyświetlane logo będzie lepszej jakości. W naszym przypadku samochód stał na żwirze. No cóż, to właściwie tyle. Jeżeli komuś to wideo było pomocne, postaw lajka, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał i do następnego. Cześć!